Cześć, witaj w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj chcę się odnieść jeszcze do tego, o czym mówiłem ostatnio, że nie możesz skupić się na dwóch przeciwstawnych rzeczach w jednym momencie. Ja już też gdzieś to poruszałem w niektórych filmach, ale kiedyś trafiła do mnie taka fajna koncepcja, fajnie to było opisane jako przepustowość łącza. Czyli masz jedno łącze, jeden kabel i po tym kablu tak naprawdę może iść tak jak prąd, może iść w jedną albo w drugą stronę. Więc jeżeli po tym kablu idziesz w stronę negatywną, czyli nakręcasz się negatywnie, to w tym samym momencie nie jesteś w stanie nakręcać się pozytywnie. Jeżeli wprowadzisz teraz jakieś pozytywne myśli, czy skupisz się po prostu na czymś nienegatywnym, czyli pokierujesz myśli w drugą stronę, to nie jesteś w tym samym czasie w stanie nakręcać się negatywnie. To jest po prostu niemożliwe, bo nie jesteś w stanie iść jednocześnie w dwóch kierunkach. I dlatego to jest takie ważne, żeby wprowadzać ten taki pozytywny balans. I to możemy robić za pomocą albo różnego rodzaju stwierdzeń, takich tak zwanych mantr, jakkolwiek skomplikowanie to brzmi, ale zaraz Ci to uproszczę, albo w postaci zadawania sobie pytań, które otwierają w naszym umyśle pętle i zmuszają nas do szukania odpowiedzi na coś. Kiedyś był taki kawał, który leciał mniej więcej tak, że prawdopodobieństwo na to, że w samolocie jest bomba, wynosi tam 1 do miliona, a prawdopodobieństwo na to, że w samolocie są dwie bomby, wynosi tam 1 do miliarda, czy tam do 100 miliardów. Więc jak sprawić, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że w samolocie jest bomba? Zabrać swoją. Wtedy jest mniejsza szansa, że w samolocie są dwie bomby, nie? No i tak samo jest z negatywnymi myślami. Jeżeli nakręcasz się pozytywnie, jeżeli wprowadzasz ten pozytywny balans, to po prostu zmniejszasz prawdopodobieństwo, zmniejszasz możliwości tego nakręcania się negatywnie. Nie jesteś w stanie po prostu być nakręcony negatywnie, gdy właśnie robisz coś odwrotnego. I teraz, jakie to mogą być mantry, którymi można sobie ten schemat myślowy złamać i wprowadzić ten pozytywny balans? Możesz sobie powtarzać, że coś jest łatwe, proste, przyjemne, że coś idzie Ci dobrze, że jesteś najlepszy, że jesteś lepszy niż byłeś wczoraj, że to jest proste, że to na pewno to ogarniesz i tak dalej. Czyli w momencie, kiedy zaczynasz zauważać, że nakręcasz się na coś, że coś jest trudne, że coś jest ciężkie i tak dalej, to kiedy zadasz sobie pytanie, znaczy, kiedy powiesz sobie mantrę na zasadzie to jest proste, to nie znaczy, że od razu to się stanie proste. Tylko chodzi o to, że przestaniesz to sobie komplikować. Przestaniesz w tym momencie nakręcać się negatywnie. Po prostu zagłuszasz te swoje myśli mówieniem sobie, wmawianiem sobie dokładnie w ten sam sposób. Jak wmawiasz sobie, że coś jest trudne, jak wmawiasz sobie, że coś jest ciężkie, że nie dasz rady, że jest lipa i tak dalej, to dokładnie możesz sobie wmawiać cokolwiek innego i nie znaczy, że to jest nagle prawda i że nagle wszystko stanie się proste, tylko chodzi o to, że po prostu przestaniesz sam sobie przeszkadzać. Zaczniesz wprowadzać ten balans, czyli poprowadzisz ten prąd po linii w drugą stronę. I w ten sposób nie będziesz w stanie skupiać się i nakręcać negatywnie, bo wprowadziłeś po prostu inny element, który idzie w innym zupełnie kierunku. I im będziesz sobie więcej to powtarzał i zagłuszał te negatywne myśli, mówiąc sobie, że to jest proste, to jest łatwe, to jest przyjemne, idzie mi dobrze, jestem najlepszy i tak dalej, to w tym momencie nie jesteś w stanie skupiać się na negatywach. I tak samo to brzmi bardzo prosto i to jest właśnie bezczelnie proste, bo naprawdę nie potrzebujesz do tego żadnej specjalistycznej wiedzy, jest w stanie zrobić to każdy. Jesteś w stanie wymyślić sobie takie proste stwierdzenia, które w momencie, w którym zauważysz, że nakręcasz się negatywnie, wybiją Cię z tego negatywnego myślenia i utrzymają Cię w myśleniu pozytywnym, gdzie w najgorszym wypadku po prostu wrócisz do punktu neutralnego, bo zauważysz, że w tym momencie oszukujesz się, mówiąc, że coś jest proste, ale zdasz sobie sprawę, że właśnie przed chwilą oszukiwałeś się, że to jest trudne i wrócisz do tu i teraz, do punktu neutralnego, gdzie to po prostu jest. Nie jest ani proste, ani trudne. I po prostu zaczniesz to dalej robić, nie nakręcając się negatywnie. Czyli najwyżej, w najgorszym wypadku nie będzie łatwo, ale nie będzie też ciężko. A w najlepszym wypadku pójdzie Ci po prostu łatwiej, bo zaczniesz nakręcać się w tą pozytywną stronę. I dokładnie tak samo możemy zrobić z pytaniami, które otwierają pętlę w naszym umyśle i sprawiają, że zaczynamy szukać rozwiązań, zaczynamy szukać odpowiedzi, bo raz zadane pytanie zasiewa w Twoim umyśle właśnie takie ziarno, które otwiera taką pętlę, która musi zostać gdzieś tam domknięta. Musisz znaleźć odpowiedź na to pytanie, bo ona jest już otwarte, ono jest już otwarte w Twojej głowie. Więc w momencie, kiedy zaczynasz nakręcać się negatywnie, możesz pokierować swoje myśli w taki sposób, żeby zadać sobie pytanie, jak zrobić, żeby to było łatwe, albo jak zrobić, żeby to było jeszcze łatwiejsze, jak mogę być jeszcze lepszy,
jak sprawić, żeby to było jeszcze bardziej proste, jeszcze bardziej przyjemne, jak mogę to ogarnąć i tak dalej. To już wybija cię znowu z tego negatywnego myślenia. Nie sprawia nagle, że wszystko jest idealnie proste, ale sprawia, że przestajesz się nakręcać negatywnie, że przestajesz sobie robić banie, przestajesz sobie wmawiać głupoty i przestajesz nakręcać się w tą negatywną stronę. I właśnie na tym to wszystko polega i to ci chciałem dzisiaj uświadomić, że tak naprawdę wszystko polega na tym, żeby przerwać ten negatywny schemat myślenia i wybić się w inną stronę, bo nie jesteś w stanie skupiać się na dwóch przeciwstawnych ideach jednocześnie. Jeżeli nakręcam się właśnie negatywnie, to idę po tej linii w tamtą stronę. Jeżeli zacznę wprowadzać balans i skupię się na tym, żeby iść w tamtą stronę, to automatycznie przestanę kierować się w stronę negatywów. I nie chodzi o to nagle, że wszystko stanie się pozytywne, ale chodzi o to, że przestanę być tak negatywny, że przestanę sobie podstawiać nogę, przestanę się nakręcać, przestanę uprawiać czarnowidztwo i tak dalej. I skupię się na tym, co jest do zrobienia i skupię się na tym, żeby pomagać sobie. Bo w najgorszym wypadku, nawet jeśli to pomaganie i wmawianie sobie, że coś jest proste, jest totalnym oszukiwaniem siebie, to nadal oszukujesz się w stronę, która ci służy. A wmawiając sobie, że coś jest trudne, oszukujesz się w stronę, która ci nie służy. Więc lepiej, nawet jeśli się masz oszukiwać, to oszukiwać się tak, żeby to ci służyło. I żeby sprawiało, że jest ci łatwiej, lepiej, przyjemniej, że osiągniesz coś szybciej, lepiej, że nie będzie tak ciężko. I właśnie na tym to wszystko polega. To był kolejny odcinek serii Daily 360. Jeśli ci się podobało, to zostaw łapkę w górę, komentarz i suba. I widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymaj się, hej!